Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, pamiętacie słowa pana premiera Donalda Tuska o tym, że pan premier będzie wszystkich równo traktował, że nie będzie specjalnego traktowania ojca Tadeusza Rydzyka, obywatela Tadeusza Rydzyka. Pamiętacie również zabiegi pana ministra Sikorskiego, które sięgały aż do Watykanu w sprawie działalności, ostatniej działalności pana dyrektora Tadeusza Rydzyka. I wczoraj usłyszeliśmy ze zdziwieniem, ze zdumieniem, że pan minister Sikorski rozwiązał problem ojca Tadeusza Rydzyka. Otóż oświadczamy, że póki rządzą prawicowe ekipy, kolejne prawicowe ekipy, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, problem ojca Tadeusza Rydzyka nie zostanie rozwiązany. Chyba że, i dzisiaj stąd ten nasz test, o którym będzie za chwilę mówił pan przewodniczący Marek Wikiński, chyba że Platforma Obywatelska podpisze się pod tym projektem ustawy. Ten projekt ustawy, co do idei, dostosowuje działalność takich nadawców społecznych, nadawców jak Radio Maryja, do standardów Rady Europy, do standardów europejskich, bo w Polsce ojciec Tadeusz Rydzyk korzysta trochę z tego dzikiego zachodu na rynku medialnym, że nie ma jasno sprecyzowanych i czytelnych standardów w odniesieniu do tak zwanych społecznych nadawców. I czas w końcu z tym skończyć, dostosować działalność tego typu nadawców jak Radio Maryja, Telewizja Trwam do standardów Rady Europy, o czym mowa w tym projekcie ustawy. Ale o projekcie, o szczegółach pan przewodniczący Marek Wikiński. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja nie jestem ekspertem od Radia Maryja, ale chcę jako prawnik, żeby prawo obowiązywało wszystkich w naszej ojczyźnie, żeby prawo było równe wobec wszystkich podmiotów. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej występuje z propozycją ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw w duchu, który został określony przez Radę Europy. Organizację, której Polska jest członkiem od 1991 roku. Otóż w zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy z 31 stycznia 2007 roku dokumenty te zalecają pozytywną i istotną rolę środków społecznego przekazu w walce z przejawami nietolerancji. Te materiały zobowiązują państwa członkowskie do podjęcia stosownych kroków w zwalczaniu przejawów takiego groźnego zjawiska jak mowa nienawiści, w szczególności poprzez zachęcanie mediów do udziału w dialogu międzykulturowym, zapewnieniu pluralizmu, tolerancji i wzajemnego szacunku. Dlatego też proponujemy, aby w ustawie nowelizującej w artykule 4 punkcie 10 ustawy rozszerzyć definicję nadawcy społecznego poprzez doprecyzowanie rozszerzające, które brzmi: nadawcą społecznym jest nadawca, którego program służy umacnianiu spójności dialogu społecznego, cechujący się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością, upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną i charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości za podstawy, przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej. Również w artykule 39 naprawiamy pewną oczywistą omyłkę, która odnosi się nie do takiego przepisu, o którym mowa w artykule 39 w brzmieniu z ustawy matki. Dlatego uważamy, że ten projekt dobrze byłoby, aby Sejm rozpatrzył jeszcze w tej kadencji. To, co mówił pan rzecznik Tomasz Kalita, Platforma Obywatelska jest cały czas mocna w gębie, a jeżeli przechodzimy do konkretów, oczekujemy na poparcie i na podpisanie się pod projektem ustawy, a następnie skierowanie do Komisji Kultury i uchwalenie jeszcze w tej kadencji Sejmu. To jest swoisty test dla Platformy Obywatelskiej, dla Donalda Tuska, na ile chce zrobić porządek z panem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem i jego działalnością. Ma taką szansę. Ten projekt ustawy składany przez Klub Poselski SLD daje taką szansę, dostosowując działalność tego typu środków przekazu do standardów europejskich. Zapraszamy posłów i posłanki Klubu Platformy Obywatelskiej do pokoju 147 w Sejmie, gdzie można podpisać się pod tym projektem. Musi być zgodność
słów z czynami, panie premierze, a droga Platformo Obywatelsko. Jeżeli rzeczywiście chcecie zrobić porządek, to jest również adres do pana ministra Sikorskiego z panem Tadeuszem Rydzykiem, bardzo proszę, czekamy na wasze podpisy.